Stanisław Zbyszko, czyli najbogatszy i w sumie największy sportowiec II Rzeczypospolitej. Stanisław Cyganiewicz, bo tak się naprawdę nazywał, urodził się 1 kwietnia 1879 roku w Jodłowej w pobliżu Krakowa. Był intelektualistą, uczył się muzyki, filozofii i prawa. Dorastał w Wiedniu. Wstąpił do słynnego klubu sportowego Windobona podczas studiów, gdzie stopniowo rozwijał imponującą sylwetkę. Praktykował także w Sokole, polskim patriotycznym towarzystwie gimnastycznym, które stawiało na fizyczny, umysłowy i kulturalny rozwój obywateli, jednocześnie zaszczepiając dyscyplinę i miłość do ojczyzny. Na przełomie wieków Cyganiewicz po raz pierwszy zetknął się z przemysłem zapaśniczym, kiedy pokonał przeciwnika w trakcie cyrkowego pokazu. Miał zaledwie 173 cm wzrostu, a ważył 117 kg. Został zatrudniony przez berliński cyrk, w którym występował m.in. Georg Hackenschmidt, czołowy europejski zapaśnik. To nazwisko jeszcze się pojawi w tym materiale. Zaznaczam, nie są to zapasy olimpijskie. Takie, jakie znamy dziś, raczej to było coś na granicy zapasów olimpijskich jako rywalizacji sportowej i wrestlingu, tej rozrywki. Zawodnicy bili się, ale celem nie była czysta rywalizacja sportowa, ale właśnie rozrywka. W ciągu następnych kilku lat Cyganiewicz stopniowo ugruntował swoją pozycję wśród najszybciej rosnących w Europie zapaśników. Nie tylko rozrywkowych, ale również sportowych. Przyczynił się do tego polski trener Władysław Pytlasiński, który go wypatrzył i przyjął pod swoje skrzydła. W 1903 roku Cyganiewicz był już wymieniany wśród najlepszych zawodników wagi ciężkiej na świecie. Jego kariera nabrała rozpędu w 1906 roku, gdy po Mistrzostwach Świata wyjechał do Petersburga, aby rzucić wyzwanie Iwanowi Podubnemu, który ogłosił się największym człowiekiem w Rosji. Ich walka trwała 2 godziny i zakończyła się bez rozstrzygnięcia. Rewanż miał miejsce 7 grudnia 1907 roku w Londynie. Podubny nie chciał przegrać przez położenie na łopatki, więc gdy w trakcie walki uznał, że nie da rady wygrać uczciwie, zaczął stosować chwyty niedozwolone, takie jak uderzenie w zęby, wykręcanie palca i kopanie w nogę. W 47 minucie został zdyskwalifikowany przez sędziego, a Zbyszko został zwycięzcą walki. Wygrał 30 tysięcy franków. Za te pieniądze zwycięzca kupił sobie dom w Krakowie przy ulicy Wolskiej. Po 1907 roku Zbyszko wyjechał do Buffalo w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Jego celem było zmierzenie się z Georgiem Hackenschmidtem, dokładnie tym, który również w przeszłości występował w berlińskim cyrku. W Stanach Zjednoczonych był nazywany The Powerful Son of Poland, czyli potężny syn Polski. Następnie przeniósł się do Chicago, gdzie znajdowała się najliczniejsza Polonia. Jego pierwszy występ w tym mieście ściągnął 15 tysięcy widzów do Chicago Coliseum i jednego dnia pokonał 3 przeciwników. W lipcu 1910 roku podpisał kontrakt na walkę z Frankiem Goczem. Przegrał ją przed liczną widownią po 26 minutach. Druzgocąca porażka sprawiła, że Zbyszko był oskarżony o oszustwo i przekupstwo. Sam Zbyszko ocenił w swojej autobiografii, że do jego szybkiej przegranej przyczyniły się m.in. zły stan psychiczny spowodowany niedawną śmiercią ojca, niedostateczna znajomość amerykańskiego sposobu walki oraz utrata wagi i ogólne osłabienie. Oficjalnie zakończył karierę w 1910 roku i zamieszkał w Krakowie. Wtedy pojawił się The Great Gama, hinduski zapaśnik, który wszem i wobec oświadczał, że pokona Zbyszko. Ten jednak nie chciał wracać na matę. Najpierw Zbyszko był trenerem przeciwników Great Gamy, a później przyjął propozycję walki. Zbyszko z Gamą spotkali się zgodnie z planem. Ich walka trwała 3 godziny. Sędzia przerwał ją, ponieważ było już tak ciemno, że z widowni nie było widać zapaśników. Obaj zawodnicy zgodzili się uznać walkę za nierozstrzygniętą. Po tym Zbyszko był aktywnym zapaśnikiem, zarówno jako zawodnik, jak i trener. 7 maja 1914 roku w Kansas City w stanie Missouri zdobył częściowo uznawane mistrzostwo World Heavyweight Wrestling Championship. To już był wrestling, taki jaki znamy dziś. Ogólnie jeśli chodzi o walki zapaśnicze przed II wojną światową, to uznaje je się jako faktyczną rywalizację sportową, ale wielu
uznaje, że walki te były ustawiane, a przynajmniej częściowo wyreżyserowane, aby zaciekawić widownię. W trakcie wojny stracił dużą część swojego majątku, co w 1918 roku skłoniło go do powrotu do Stanów Zjednoczonych i wznowienia kariery wrestlerskiej. 6 maja 1921 roku w Nowym Jorku pokonał mistrza Eda Lewisa i po raz pierwszy oficjalnie przejął mistrzostwo World Heavyweight Wrestling Championship. Dzięki występom w Stanach Zjednoczonych odzyskał majątek i był najbogatszym sportowcem II Rzeczypospolitej. Zbyszko zakończył aktywną karierę zapaśniczą w 1935 roku, a ostatnią walkę pożegnalną stoczył jeszcze w 1939 roku. W 1932 zagrał samego siebie w filmie Madison Square Garden, a w 1950 zagrał zapaśnika w filmie Noc i Miasto. W 1937 roku napisał książkę autobiograficzną Na ringach całego świata, wydaną w Polsce w 1937 roku. Wraz z bratem Władysławem zajął się trenowaniem innych wrestlerów. Bracia prowadzili ośrodek szkoleniowy na ich farmie w stanie Missouri. Ich uczniami byli m.in. Harley Race czy Johnny Valentine. Stanisławowi Zbyszkowi przypisuje się też odkrycie w Ameryce Południowej Antonina Rocka i zrobienie z niego gwiazdy. Zbyszko zmarł z powodu zawału mięśnia sercowego. Po jego śmierci amerykański dziennik The New York Times poświęcił mu tekst na pierwszej stronie ku jego pamięci. Występujący w latach 70. i 80. XX wieku wrestler Larry Zbyszko przyjął jego pseudonim ringowy. Jego życiorys posłużył Filipowi Bayonowi do nakręcenia filmu Aria dla atlety z 1979 roku w rolę głównego bohatera inspirowanego Cyganiewiczem Władysława Góralewicza wcielił się Krzysztof Majchrzak. W Dębicy, gdzie działała drużyna Wisłoki Dębica, zapaśników w stylu klasycznym, organizowano turniej zapaśniczy imienia Cyganiewicza. W 2003 roku został dołączony do Galerii Sławy Professional Wrestling Hall of Fame and Museum. Dzieli on listę z takimi nazwiskami jak Vincent McMahon, Jerry Lawler, Dusty Rhodes, Hulk Hogan czy Andre the Giant. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście kiedyś o Zbyszko, a może słyszeliście o innych polskich zapaśnikach czy też wrestlerach. Ogólnie w Polsce do pewnego momentu, że tak powiem, to zjawisko miało się dobrze. Później jednak wrestling został ograniczony do kontynentu amerykańskiego. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię i zapraszam Was na kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!